zawsze jest okresem, kiedy często przybywa kilogramów. Nawet osobom, które dotąd nie musiały martwić się o to, co jedzą i były szczupłe. Nierzadko słyszy się o nadmiarze 10, a nawet 20 kg po porodzie. Nie jest to przyrost fizjologiczny, dlatego bywa, że problem, jakim jest skłonność do tycia, pozostaje z kobietą na zawsze. Nawet jeżeli uda się wrócić do poprzedniej wagi, trzeba będzie pilnować, aby nie przytyć ponownie. Odchudzanie po ciąży ułatwia karmienie piersią. Deficyt kaloryczny to około 500 kilokalorii na dobę. Czyli teoretycznie, jeżeli kobieta będzie jadła tyle, co przed ciążą, będzie jej ubywać pół kilograma tygodniowo. Należy starać się jeść 5 niedużych posiłków z ograniczeniem węglowodanów wysoko przetworzonych i tłuszczów. Dieta powinna obfitować w chude produkty białkowe, nabiał, mięso, ryby, warzywa, niewielkie ilości produktów pełnoziarnistych. Czasami pediatra zaleci ograniczenie pewnych produktów w diecie. Najczęściej jest to nabiał. Oczywiście należy się do tego dostosować. Kobietom, które nie karmią, jest trudniej schudnąć, ale mogą one stosować typową, zbilansowaną dietę redukcyjną o deficycie 500 do 1000 kilokalorii w stosunku do zapotrzebowania, z ograniczeniem tłuszczów i węglowodanów prostych.